Witam Was w kolejnym filmiku. Maja, jak widać, szuka sobie zabaweczek. Na którą chciałaś? No, szukaj. Ten krokodyl chcesz, czy leniwiec? Słyszycie, świnka tam kwiczy. Orzeszek, pokażesz się na filmie? Czy śpisz? O, widzicie? Widać już mu nosek. Świnka kwiczy. Maja piszczy, by zazdrosna. A tu Orzesia wychodzi z norki. No, cześć, Orzeszek. Mój gryziący chomiczek. Ty już myślałeś, że jedzonko? Co sobie wziąłeś chyba topinambur? Tu chrupcio jest. Chrupcio mnie liczy zawsze. Chrupaczek zawsze, słodziak. I zaraz będę wychodzić na zakupy do Biedronki. A później może pójdziemy na spacerek. Tęskniła Melcia, czy nie? Co, Melunia, tęskniłaś? Rozbiegany prosieczek. Ja tutaj dostała do jedzonka cukinię. Ja troszkę sobie obgryzła, ale nie jakoś bardzo, bo ona tak średnio lubi cukinię. Właściwie to ogólnie za nią aż tak nie przepada. Chodź, Mala, chodź. Ale zawsze jak idę, tam troszkę sobie podgryzie. Ale na pewno cukinia nie jest jej ulubionym smakołekiem. Bo to jest wybredna świnka. I dużo rzeczy jej nie smakuje. No chodź, chodź tutaj. Cieszysz się? Chodź tu, Melunia, zrób ładnie, poproś. No, poproś. Zrobisz ładnie, poproś. No zrób. Poproszę. Chodź. Dobrze, już damy jej.
Ale jeszcze nie umie komendy. Co z klatki chcesz wyjść? Dobre było jabłuszko. Dobre jabłuszko. Lubisz leżeć przy mamusi? Teraz uzupełnię jej matę węchową, żeby tutaj swoją energię spożytkowała na niej. Nam się pogniotła mata. Majeczka, ty pomyliłaś chyba sobie matę z legowiskiem. Już nawet smaczkami ci nie uzupełniłam. A ty będziesz leżała na tej macie? Szukaj. Jeszcze masz w tej sałacie smaczki. Dobrze widzę, jej idzie. W tej sałacie jeszcze musisz szukać, czy to kapusta jest, czy sałata. Chyba sałata. No jeszcze szukaj. Jedziemy z pieskami do sklepu, a potem pojedziemy na działkę. Tu jest Soniusia, siedzi i Maja. Kochani, zaraz wam opowiem właściwie, dlaczego przyjechaliśmy do sklepu z pieskami i teraz moja siostra już poszła do sklepu, a ja tutaj jestem w samochodzie z Mają i z Soniczkiem. Bo właściwie byłyśmy na zakupach dzisiaj w Biedronce. We dwie. No i kupiłam w Rossmanie, kupiłyśmy karmę dla Mai, bo się skończyła, do Lina Noteci. No i potem poszłyśmy do sklepu chińskiego, który jest niedaleko Rossmana. I tam zostawiłyśmy tą siatkę zaraz gdzieś przy ladzie. Tam z Rossmana, no i zrobiliśmy, kupiliśmy coś w Chińczyku. Tam spotkałyśmy jeszcze koleżankę, trochę nam zeszło, no i wyszłyśmy i pojechałyśmy do domu. I teraz, kiedy była pora właściwie obiadowa, Maja w domu już tak, wiadomo, woła jedzenia, dopominała się i zaczęłam szukać tej karmy, którą kupiłyśmy w Rossmanie, tej z Doliny Noteci, puszki. I nie mogłam jej znaleźć, okazało się, że nigdzie jej nie ma. No i zdaliśmy sobie sprawę, że nie wzięliśmy jej ze sklepu i teraz jedziemy właśnie specjalnie. I co, była karma? Także Majeczka jednak będzie miała co jeść. Jest karma. Z Maja nie umrzesz z głodu. Już jest dla Maji karma. I teraz jedziemy na działkę. Maja już tam wącha torbę, bo tam jest jej karma. Czy nikt nie wziął siatki? Siatka się wysiedziała pół dnia w sklepie. Majeczka, nikt nie zjadł ci jedzenia, nie ukradł. Ta mama sikała pizzę, czy nie? No sikała, jak weźmy od razu.
bardzo duży ruch. Ale idziemy na działkę. Może dzisiaj car vlog. Dojechałyśmy już. Zatrzymałyśmy się tu na parkingu i idziemy. I dochodzimy już do działki naszej. Zaraz Soniu się spuszczę. Maja już tam idzie zajrzeć od razu do tej dziury, którą będziemy w końcu zakopywać, ale jeszcze nie jest zakopana. A my tu jesteśmy w Altance na działce. Zuzia już wypuszczona z wybiegu. Chodzi sobie tutaj. Maja jest już po obiadku tych odzyskanych karm, które udało nam się ze sklepu wziąć jednak. Odzyskać z powrotem. A ja teraz zamiatam na tarasie trawę, bo tutaj suszyłyśmy trawę dla Zuzi. I w nocy był chyba wiatr i bardzo porozrzucał tę trawę. Tam jeszcze część się suszy. Tam jest folia właśnie pod tej trawie, która się suszyła, bo już wziąłem ją do worka, bo już się wysuszyła. I tu Majeczka, widzicie, z miseczką wody sobie leży. Sonia też gdzieś tutaj sobie biega. A już widzę Soniaczkę. Soniusia tutaj jest, widzicie. I teraz się zastanawiam, bo wzięliśmy tą karmę z samochodu. No bo samochód, wiadomo, na słońcu, żeby karma się nie popsuła. Więc wzięliśmy na działce, bo tutaj w Altance jest chłodno. Najlepsze będzie, jak teraz zapomnimy z powrotem wziąć te karmy z Altanki i na jutro Maja nie będzie miała co jeść. Dzisiaj Maja przez to wszystko z dużym opóźnieniem jadła. Widzicie, ile tutaj tej trawy jest. Już siadamy. Będziemy wracać z działki. Pieski chwilę czekają. Zaraz wam otworzę. Ja już będę się z wami żegnać. Majeczka także. Już kończymy dzisiaj dla was nagrywać. Borsiak tam chyba pije wodę. A przy okazji dostał szału biegania. Szczęśliwa Melcia? Chyba tak. Już? Nie, jeszcze. Jeszcze musi pobiegać. Muszę jej jeszcze posprzątać dzisiaj. W ogóle dostała dzisiaj świeże sianko. Sianko, którego nie kupiłam, tylko właśnie sama suszyłam. Na tarasie, na działce. To samo sianko, co dla Zuzi. Właśnie z trawy, która rośnie na działce. To jest ususzona ta trawa. I Zuzia ją je i świnka też. Oczywiście oprócz tego mam tam dla niej siano. Takie kupione. Nie wiem, czy już Melcia się wybiegała, czy jeszcze. Chyba jeszcze troszkę. Nie wiem, czemu ona jest taka szczęśliwa. Może z tego sianka świeżego. Melcia, co cię tak cieszy? Też może brudno w klatce, jeszcze nie posprzątane? Czy nowe sianko?
Dobra woda. Jak co do niej powiem, to ona od razu się cieszy. Z wszystkiego się cieszy. Otworzymy na chwilę. Zdecydowanie tutaj trzeba posprzątać. Bardzo brudno masz, Malka, wiesz? Kto ci będzie sprzątał? A tam majeczka sobie leży. Więc dobrze, kończymy już ten filmik. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Dla Meli i dla Mai. I do zobaczenia w kolejnych filmach.